tego, żebyśmy podjęli współpracę bardziej zinstytucjonalizowaną, była ocena kondycji lewicy w Polsce. Kondycji rozumianej nie tylko jako tej siły politycznej, ale również kondycji intelektualnej. Te nasze stowarzyszenia mają do siebie, że nie stawiają sobie celów politycznych w rozumieniu walki o miejsca w parlamentach, radach i tak dalej. Zajmują się organizowaniem, inspirowaniem i udziałem w debatach publicznych, wpływaniem na myśl postępową, sferą analityki, wymianą poglądów. Wśród naszych stowarzyszeń są wydawcy czterech ważnych na lewicy tytułów niszowych, bo wszyscy mamy problemy natury logistyczno-finansowej, ale takich tytułów jak Krakowskie Zdanie, związane z Kuźnicą, jak Reshumana, związane z Towarzystwem Kultury Świeckiej, Myśl Socjaldemokratyczna, wydawana już ponad ćwierć wieku przez Fundację Karla Krausa, czy wreszcie Przegląd Socjalistyczny, wydawany przez Stowarzyszenie Praca, Pokój, Sprawiedliwość, czyli TPS. I to trochę definiuje środowiska, które tworzą Forum Postępu. Dlaczegośmy powołali Forum Postępu? To był trochę impuls chwili. I tym impulsem była konferencja zorganizowana na 25-lecie Fundacji Karla Krausa, na którą zaprosiliśmy nie tylko środowiska, co oczywiste, blisko z nami współpracujące, czyli między innymi tych stowarzyszeń fundacji, o których mówiliśmy, w których uczestniczyło wielu wybitnych przedstawicieli nauki, publicystyki, lewicowych, ale przyjęli zaproszenie na to również politycy lewicy. To było chyba pierwsze spotkanie auli w warunkach konferencyjnych, na którym byli ci przywódcy, również mówię o przywódcach, którzy kiedyś się tworzyli lewicę w czasach największej śmiertności. Później drogi ich się rozchodziły do tego stopnia, że jeżeli ze sobą rozmawiali, to bardziej przez media i nie brakowało w tych rozmowach również i złośliwości. A od Aleksandra Kwaśniewskiego po Leszka Millera, przez tego przewodniczącego. No ale jeżeli dobrze pamiętam, też żeśmy byli na tej konferencji w domu Orłaka w Warszawie. Byli przedstawiciele wszystkich partii lewicowych, które tworzyły w 2007 roku liczbę przywódcy tych partii. Więc uznaliśmy, że skoro jesteśmy być może jednym z ostatnich podmiotów, na które zaproszenie przychodzą ci, których drogi aż tak daleko się rozeszły, że przestanie ze sobą merytorycznie dialogować, to być może powinniśmy podjąć pewną inicjatywę i tą inicjatywę podjęliśmy, tworząc Forum Postępu i unikając też tym, co robimy, może nie z wielką konsekwencją, ale dotychczas, bo to już będzie na długo 2 lata, unikając rozgłosu medialnego. Dlaczego unikaliśmy rozgłosu medialnego? Ano powody były dwa. Jeden bardzo praktyczno-pragmatyczny, żeby przypadkiem nie stało się tak, że nasze otoczenie społeczne, polityczne odbierze tę inicjatywę jako kolejną inicjatywę na lewicy, konkurującą z projektami stricte politycznymi, a taka intencja nam nie przyświecała ani przez chwilę. A drugi wzgląd był jakby zdroworozsądkowy, to znaczy my reprezentujemy różne pokolenia ludzi bardzo młodych, bo znacznie prawie sędziwych, można powiedzieć, i doświadczenie nakazywało nam pewną ostrożność polegającą na tym, że najpierw sprawdźmy w boju pracy, że potrafimy rzeczywiście ze sobą współpracować, nie tracąc swojej autonomii. Każdy ze środowisk dba przecież o tą swoją autonomię, o ten swój wizerunek i swoją tożsamość bardzo. I to trzeba dużo pracy, dużo dobrej woli, żeby w warunkach, w których autonomii nie są zagrożone, pracę kontynuować, móc kontynuować. No możemy po 2 latach powiedzieć, że to akurat udało nam się spełnić.
Cieszę się, że dzisiaj spotykamy się we Wrocławiu z kilku powodów. A pierwszy powód jest taki, że głównym organizatorem obu części logistycznych jest stowarzyszenie, jest Ośrodek Myśli Politycznej La Sala, a niezwykle cenię współpracę z Michałem Syską przez te ostatnie 2 lata. Przyjechaliśmy już kawałek Polski przy okazji i środowisko wrocławskie jest mi bliskie, dlatego że uczelnia, w której auli kiedyś była to kaplica, odbywa się dzisiejsza konferencja, bo uczelnia, którą kierowałem, byłem rektorem tej uczelni. No więc z wielkim sentymentem wracam do tego miejsca. Jak już mowa o sentymencie, to program tej konferencji, który zaproponował Michał, mnie szczególnie ujął, dlatego że w pierwszym punkcie tego programu będzie mowa o Zygmuncie Baumanie. Zygmunt Bauman jest nam bliski w 2 wymiarach. Po pierwsze, Zygmunt był współzałożycielem Instytutu Badań Społecznych i Międzynarodowych Fundacji Kreskrausa. Był autorem, jednym z autorów myśli socjaldemokratycznej. I całe życie był bardzo bliskim, mojej rodzinie. Nie osobiście byłem jego takim przyszywanym. On był dla mnie przyszywanym wujem, a ja byłem dla niego takim przyszywanym bratankiem. I tak było aż do końca jego życia. Zanim przejdziemy do dyskusji merytorycznej do roku Zygmunta Baumana, chcę Państwu powiedzieć, że o wyjątkowości tej postaci, nie tylko ze względu na walory intelektualne i dorobek, ale ze względu na zarówno drogę życiową, która jest ilustracją kawałkiem historii również powiem, poznański Żyd przychodzi, wraca do Polski w mundurze Wojska Polskiego. W mundurze Wojska Polskiego jako nieco starszy od kolegów na roku, no bo wojna, ukrywanie się, okupacja, potem wojsko, pojawia się na roku z kolegami nieco młodszymi, jeszcze w mundurze oficerskim. Później zajmuje się już wyłącznie nauką z wielkimi sukcesami. Przychodzi rok 67-68, najpierw występuje z partii, a potem jest zmuszony do wyjechania z kraju. Tylko w czerwcu 68 roku odwiedzałem, żeby się pożegnać, to mimo że byłem już małym mężczyzną, bo miałem 15 lat, to się czułem strasznie upokorzony, bo po prostu się popłakałem. A ten kawałek jego życiorysu tu we Wrocławiu też znalazł swoje odbicie, bo to chyba Michał organizował spotkanie z profesorem, z ekscesami, które potem media pokazały. Ale Zygmunt Bauman był również artystą na swój sposób. Miał piękny dorobek fotograficzny. Już nie mówiąc o tym, że artyzmem jest robienie tak świetnych nalewek, jak robił Zygmunt Bauman. Jego żona, Klasia Bauman, okazała się niezwykle usprawiedliwiona literacką. Napisała kilka książek, w tym jedna, która zrobiła światową furorę. To były jej wspomnienia z okresu ukrywania się okupacyjnego. I tylko jedna z córek, najstarsza Ania, nie miała talentów artystycznych. Jest profesorem w Jerozolimie matematyki. A młodsze bliźniaczki, obie są artystkami, jedna jest malarką z niezłą pozycją, z tego co wiem, a druga jest architektem. Także jak będziecie Państwo przeżywali tutaj dyskusję o dziedzictwie Zygmunta Baumana, to pamiętajcie o tym, że był to nie tylko wybitny intelektualista, ale wspaniały, wielowymiarowy człowiek. A przy okazji wspomnę jeszcze o jednej okoliczności, czy okolicznościach ostatnich, które to są też dane z pewną refleksją, bo pośród wyższych od nas w ostatnich tygodniach ważni współtwórcy Forum Postępu.
śmierć i pogrzeb Tomka Kality nie tylko przeżywaliśmy ci, którzy byli na tym pogrzebie, ale również towarzyszył temu duży rozgłos medialny. Chwilę wcześniej odszedł Zygmunt Bauman, i w tym samym czasie odszedł też inny wybitny człowiek lewicy, profesor Władysław Markiewicz, były więzień Mauthausen, wybitny prawnik, politolog, który do polskiej politologii tak naprawdę wprowadził pojęcie czy badania nad kulturą polityczną. Też człowiek współtworzący środowisko Fundacji Kelleckrausa, Instytut Badań Społecznych tej fundacji, współautor wielu tekstów przez nas publikowanych. Paradoks czy nieszczęście polega na tym, że jak mówimy z jednej strony o Tomku Kalicie, a z drugiej strony o Baumanie i Markiewiczu. To Bauman i Markiewicz przeżyli razem 187 lat, a Tomek tylko 37. Więc to jest, a takie jest życie po prostu. Serdecznie Państwu dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. Zapraszam też Państwa do tego, żebyście trochę historii naszej obejrzeli na stronie Forum Postępu.pl. Może i z dzisiejszej konferencji odnajdziecie siebie na tej stronie. Michale, jesteś gospodarzem tak naprawdę, więc oddaję Ci mównicę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję także Państwu za przybycie na nasze dzisiejsze spotkanie. Ale dzisiejsze spotkanie nie odbywa się tylko w naszym gronie, ponieważ tak naprawdę studia nas ludzie w całej Polsce, ponieważ nasza konferencja jest transmitowana za pośrednictwem portalu Trybuna.pl na żywo, więc chciałbym także przywitać wszystkich tych, którzy oglądają i słuchają nas za pośrednictwem internetu. I faktycznie jest tak, jak powiedział Sławomir Wiat, przyczynkiem do tej konferencji, do tego tematu, który chcieliśmy podjąć, związanego z postacią profesora Zygmunta Baumana, była konferencja, którą Ośrodek Myśli Społecznej im. Fernanda Lasala przy wsparciu Fundacji im. Felicia Eberta oraz przy wsparciu obecnego tutaj profesora Adama Chmielewskiego, który za chwilę zabierze głos, odbyła się w naszym mieście z okazji 150. rocznicy powstania niemieckiej socjaldemokracji, której założycielem był patron naszego ośrodka, czyli wrocławianin Ferdynand Lasal. Takim przyczynkiem były także artykuły prasowe, podsumowania dorobku Zygmunta Baumana, które pojawiły się w styczniu po tej smutnej informacji o jego śmierci. Jednym z najdziwniejszych dla mnie artykułów, jaki ukazał się o Zygmuncie Baumanie, był ten opublikowany w nałamach Tygodnika Powszechnego przez tłumacza jego publikacji na język polski, pana Tomasza Kunca, który napisał, że właściwie ostatnie wydarzenia polityczne na świecie związane ze zwycięskim pochodem prawicowego populizmu to dowód na to, że historia zadawiła z idei Zygmunta Baumana. Pan Kunz napisał, że właściwie z dorobku Zygmunta Baumana tak naprawdę aktualna pozostała tylko książka poświęcona nowoczesności i zagładzie, natomiast wszystkie publikacje poświęcone analizie współczesnej polityki właściwie należą już do innego świata. Otóż wydaje mi się, że jest to ocena niesprawiedliwa i całkowicie błędna, ponieważ wydaje się, że wszystkie analizy Zygmunta Baumana znalazły potwierdzenie. Sam fakt, że idee, które on wyznawał, nie zwyciężyły, nie świadczą o tym, że jego publikacje czy jego analizy nie znalazły odzwierciedlenia w politycznej praktyce, ponieważ ten pochód prawicowego populizmu znakomicie został opisany w dziełach Zygmunta Baumana. I chcieliśmy, aby dzisiaj podyskutować właśnie o tym, co zostało z myśli Zygmunta Baumana, co może być pomocne dla ruchów progresywnych, dla ruchów lewicowych dzisiaj na świecie. I warto przypomnieć kilka najważniejszych tez, które Zygmunt Bauman wypowiedział we Wrocławiu podczas tamtego pamiętnego wykładu. Otóż profesor Bauman, wracając do postaci Fernanda Lasala, powiedział, że wizja Lasala to wizja sprawiedliwego społeczeństwa, w którym ludzie żyją ze sobą w zgodzie i współpracy zamiast konkurencji i podejrzliwości. To stoi na porządku dziennym, podobnie jak stało to 150 lat
lat temu. W ten sposób Zygmunt Bauman pokazywał, że te idee emancypacji, idee egalitarne nadal pozostają w mocy, stanowią nadal wielkie wyzwanie, a rzecznikami idei powinien być ruch socjaldemokratyczny. I Zygmunt Bauman wskazał, jak w ostatnich dziesięcioleciach ruch socjaldemokratyczny skapitulował przed ideologią neoliberalną, nazwaną podczas tego wykładu przez Zygmunta Baumana jako mieszczański imaginarium mieszczańskie, które opiera się na takich trzech ideach. Pierwszą jest fetyszyzacja wzrostu mierzonego PKB, drugim jest wspieranie konsumeryzmu i traktowanie czy utożsamianie ludzkiego szczęścia z wizytami w sklepie. I wreszcie po trzecie to takie założenie, że ludzie są nierówni, natomiast ubóstwo i upośledzenie nie są wyrokiem losu, ale lenistwa albo zaniedbania, znaczy, że ci, którzy są biedni, są sami sobie temu winni. I wskazując na największą bolączkę współczesnej lewicy czy współczesnej socjaldemokracji, Zygmunt Bauman, a widać to doskonale także w jego wcześniejszych pracach, także w swojej książce poświęconej idei socjalistycznej, że największym nieszczęściem współczesnych ruchów progresywnych jest brak alternatywnej wizji, brak swoistej, progresywnej utopii. I tutaj posiłkował się przykładami zarówno z socjaldemokracji zachodnioeuropejskiej, ale wydaje mi się, że można to także doskonale zobrazować posunięciami ugrupowań lewicowych w Europie Środkowo-Wschodniej, także w naszym kraju. I wreszcie wskazywał na pewną zmianę świata, która powoduje, że tworzenie tej utopii jest dla lewicy dzisiaj niezmiernie trudne, i wskazywał na rozejście się pomiędzy mocą a polityką. Znaczy pokazywał, jak procesy globalizacji powodują, że państwa, które znaliśmy do tej pory, te państwa narodowe, które dla Sala i potem dla socjaldemokracji, także tej socjaldemokracji w pierwszych dekadach powojennych w Europie Zachodniej były głównym narzędziem realizacji własnej polityki, że te państwa tracą w wyniku globalizacji wpływ na politykę, że gospodarka i wiele innych zjawisk wymyka się demokratycznej, społecznej kontroli sprawowanej za pośrednictwem instytucji państwowych. I wreszcie wskazywał także na bardzo ważną rzecz, że wraz z globalizacją, ze zmianami w procesie produkcji zanika także wielkoprzemysłowa klasa robotnicza, która stanowiła ten bastion wyborczy socjaldemokracji. Jest ona coraz częściej zastępowana przez prekariat. I tutaj Bauman wskazywał na taką podstawową różnicę, jeśli chodzi o mobilizację polityczną między klasą robotniczą a prekariatem, wskazując, że klasa robotnicza miała z różnych względów większe zdolności do działań opartych na solidarności wewnątrzklasowej, do walki o własne interesy, natomiast prekariat w odróżnieniu od proletariatu, tutaj cytat, nie ma tendencji do solidarności, z wyjątkiem takiej, którą nazywam wybuchową bądź karnawałową, do solidarności, która służy nie zbieraniu szeregów, tylko synchronizacji okrzyków. Jak przejść od okrzyku do przekształcenia warunków życia społecznego ciągle pozostaje niewiadomo. Więc Zygmunt Bauman nie sformułował tutaj we Wrocławiu jakiejś własnej recepty na odrodzenie socjaldemokracji, natomiast wskazał po prostu kierunki, o których powinna myśleć współczesna lewica, i wskazał, że tak naprawdę znajdujemy się dzisiaj jako ludzie przywiązani do wartości emancypacyjnych i egalitarnych, jak pierwsi socjaliści z XIX wieku, którzy byli w drobnej mniejszości na marginesie politycznego życia. Natomiast i Zygmunt Bauman podkreślał, że mimo tej sytuacji, tego punktu wyjścia, należy zachować optymizm i walczyć o ten lepszy świat. I mówił, że budowa świata bardziej gościnnego dla człowieczeństwa to nie słoń ze rozpuszczalną kawą. Na efekty trzeba poczekać. Nie ma tu nic do natychmiastowego użytku, a i nikt nie może zagwarantować z góry sukcesu. Porażka od sukcesu oddzieli ją
obecność lub brak dalekosiężnej perspektywy i skrojony na jej miarę cierpliwości i determinacji. I także długowieczność, a może nawet nieśmiertelność i nadziei. Bardzo proszę pana profesora Adama Chmielewskiego. W skali świata przyrastają, mimo tego, że
coraz więcej się o nich mówi. Jednym ze sposobów reakcji na skutki globalizacji jest właśnie nasilanie się tendencji patologizacyjnych. Przybierają one w moim przekonaniu postać renesansu polityki tożsamości. I nie należy się temu dzielić, ponieważ ta polityka tożsamości wydaje mi się naturalnym modelem samoobrony społeczności lokalnych przed wykluczeniem ekonomicznym i politycznym, które ich dotyka. Przybierają one postać odradzania się ideologii państwa narodowego, idei suwerenności, także postaw ekskluzywizmu, ksenofobii i rasizmu. I zauważmy, że różni przywódcy i ideologowie w różnych regionach świata odwołują się właśnie do takiego konglomeratu idei w celu zdobycia władzy. Chcę się podkreślić jedną ważną rzecz. Najbardziej interesujące moim zdaniem i niepokojące jest to, że w tych procesach jest to, że w krótkiej perspektywie partykularna ideologia tożsamości okazuje się dużo bardziej skuteczna niż inne idee. Ale co jeszcze bardziej niepokojące, to to, że jak się właśnie okazało, skuteczność tych haseł polityki tożsamości okazuje się największa nie tylko w peryferyjnych regionach świata, ale też w krajach uznawanych za dotychczasowy motor napędowy, a zarazem największy beneficjent globalizacji, który jest znany przecież pod nazwą anglobalizacji. W świetle wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych, w których partykularystyczna idea przywrócenia siły Stanów Zjednoczonych, jak gdyby nie były już dość silne, wygrała konkurencję z ideą Stanów Zjednoczonych jako siły napędowej i strażnika globalizacji, a także w obliczu wyniku referendum dotyczącego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej można się spodziewać, że ta odnowa polityki tożsamości będzie miała potencjalnie bardzo poważne skutki dla stabilności całego systemu światowego, który ukształtował się w II wojnie światowej. Zarysowałem kształt i przejawy pierwszego typu reakcji na rezultaty globalizacji, mianowicie politykę tożsamości, czy partykularyzację polityczności. Teraz druga reakcja na konsekwencje globalizacji określiłem mianem detoksykacji egalitarnej. Innymi słowy, odtrucie, odkażenie i ponowna próba wielogłosności. Otóż ta odnowa polityki tożsamości, to odbywanie, ponowna akceptacja idei wielogłosności, podobnie jak polityka tożsamości, toczy się na dwóch płaszczyznach: intelektualnej i praktyczno-politycznej. To odkrywanie idei równości, podobnie jak polityka tożsamości, jest również naturalnym odruchem samoobrony wobec wykluczeń i niedowności, które są skutkiem globalizacji oraz skutkiem upadku państwa opiekuńczego, które zresztą bardzo pięknie opisał właśnie globalizacji z jego domu. Jestem ponownie lektorze tej książki, jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Teraz podam kilka przykładów owej detoksykacji egalitaryzmu na płaszczyźnie intelektualnej. Chodzi mi tutaj o kilka prac naukowych, które pojawiły się w ostatnim okresie i które, gdybym miał ogólnie opisać ich naturę, to bym powiedział, że ich celem jest przywrócenie czy uprzytomnienie dawnej arystotelesowskiej mądrości, że żaden system polityczny i ekonomiczny nie może zachować stabilności bez prostego zachowania przynajmniej względnej równości obywateli i ich relacji do prawa, ich udziału w wytwarzaniu bogactwa i ich udziału w sprawowaniu władzy. Spośród tych licznych prac chciałbym wspomnieć tylko o dwóch książkach bardzo głośnych, mianowicie Thomasa Pikettiego Kapitał w XXI stuleciu oraz Anthony Atkinsona, który nadał swojej książce publikowanej niespełna dwa lata temu pod tytułem, nadał tytuł Nierówność, co można zrobić. I w tej książce zawarł 15 konkretnych rekomendacji co do polityki społecznej i gospodarczej, które można zrealizować na płaszczyźnie w ramach jednego państwa, ponieważ nie podnosi kwestii globalnych.
Uważam, że samo pojawienie się w ostatnim okresie tych oraz kilku innych, czy wielu innych książek, prac, a także bardzo szeroko pozytywna recepcja tych książek, tych wypowiedzi naukowych, świadczą, że po kilku dekadach wypad kompromitacji tej jedności powraca ona do pełnocna kategoria dyskusji teoretyczno-politycznego, z którego została wykluczona właśnie kilka dekad temu, ponieważ jeszcze niedawno odwoływanie się do idei równości chodziło o to szyderstwo. Teraz sytuacja się zaczyna zmieniać. Stąd ten proces nazywam właśnie detoksykacją egalitaryzmu. Teraz przejdę do kilku przykładów, które pokazują, w jaki sposób powód idei równości przejawia się na płaszczyźnie praktyki politycznej. Z perspektywy europejskiej często zapominamy o bardzo silnych i licznych ruchach antyglobalistycznych, które od kilku lat, dekad rozwijają się w licznych, na wielu kontynentach świata. Ale, jak się okazuje, właśnie w minionych kilku latach, konsekwencje globalizacji dotykają nie tylko regionu wschodniego naszego kontynentu, ale dotykają także tych krajów, które są, jak podkreślałem już wcześniej, beneficjentami samej globalizacji. I tutaj wymienię przede wszystkim wygraną Jeremy Corbyna w arcobiskupstwie Partii Pracy. Wygrał te wybory przeciwko neoliberalnemu postbrawowskiemu skrzydłu tej partii. Uważam, że ta wygrana jest właśnie przejawem uznania, ponownego uznania, ponownej akceptacji publicznej dla idei równości. Jeremy Corbyn jest pod względem budzi duży respekt. Ale jeszcze bardziej dobitnym i spektakularnym przykładem odczuwania tej idei równości jest nieprawdopodobny zupełnie, ale całkowicie zaprzepaszczony sukces Bernie Sandersa w walce o kandydaturę Partii Demokratycznej do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. O ile się nie mylę, to chyba po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych tak szeroką publiczną akceptacją cieszył się program na wskroś socjalistyczny i na wskroś i szczerze prezentowany socjalistyczny. Nie przypominam sobie sytuacji, która byłaby precedensowa w stosunku do tego, co osiągnął samodzielnie, ale także z wielkim wsparciem publicznym właśnie, Bernie Sanders. Skąd się wziął ten sukces Sandersa? Tak samo skąd się wziął sukces Jeremy Corbyna? Uważam, że oba te sukcesy wzięły się z ich autentycznej wiary w słuszność, egalitarnie rozumianej sprawiedliwości. I fakt, że Partia Demokratyczna nie wybrała Sandersa na kandydata w arcyprezydenturę Stanów Zjednoczonych. Chodzi tutaj o decyzję Narodowej Konwencji Demokratycznej, czyli DNC. Więc na powsze czasy będzie ciążyło na sumieniach członków tego ciała partyjnego. Ponieważ wystawienie Hillary Clinton, która okazała się niewybierana, to było mi to było już wcześniej. Nawet jeżeli nie wierzyli prostą intuicją, to mogli spojrzeć na sondaże, ale decyzja była inna. Ale to nie są jedyne przykłady tego właśnie odnowienia idei równości i jej potencjału społecznego, który się ujawnił dzięki tym wydarzeniom. Wspomnę o innych, może mniej spektakularnych, ale mniej ważnych, a zarazem może i bliższych na przykładach, które być może powinniśmy wysłuchać. Po pierwsze, to jest siła, oczywiście stłumiona do pewnego stopnia, greckiej partii Syriza. Po drugie, skoro jesteśmy w Grecji, trzeba pamiętać o paneuropejskim roku Janisa Varoufakisa Diem 2015, który również zwrócił się w proteście przeciwko głęboko antydemokratycznej i neoliberalnej polityce Unii Europejskiej, w szczególności tej gałęzi finansowej wobec Grecji. Pamiętajmy także o tym, to nie są wszystkie inicjatywy, jakie się rodzą w Europie, ale te najważniejsze. Teraz chciałbym przejść
bardzo często czerpie z myślą nie tylko z głęboko zakorzenionych instynktów ekskluzywistycznych, ksenofobicznych, rasistowskich, które zamiast udawały, ale także sięgają do drugiej kieszeni politycznej, że tak powiem. Sięgają, czy odwołują się do idei równości, którą neoliberalizm jako ideologia, jako ideologiczna teoria globalizacji, starał się z wielkim powodzeniem skompromitować i wykluczyć ze dyskursu publicznego. Zaś lewica, która powinna była kultywować ideę równości, wówczas podjęła romans z liberalizmem i w znacznym stopniu tę ideę równości zarzuciła i zaniedbała. Taka jest z nimi idea, którą można być też, moim zdaniem, Zygmunta Bomana, Michał Czerwina przytacza. Część tego podsumowania. Idea równości i sprawiedliwości społecznej porzucona przez tradycyjną lewicę została przechwycona i zaprzężona regulacji na rzecz polityki partykularnej. Mówiąc jeszcze inaczej, kluczem do zrozumienia zaskakującego powodzenia współczesnych partykularnych jest to, że nauczyły się czerpać swoje siły polityczne z dwóch źródeł jednocześnie. Mianowicie z tych sił ekskluzywistycznych, które tkwią w każdym społeczeństwie, w każdej grupie, ale także z tęsknoty do równości, zwłaszcza w sytuacji, kiedy te społeczności się głęboko osunęły do równości. I moim zdaniem to połączenie, powiązanie idei równości i sprawiedliwości z ideami tożsamości i suwerenności okazało się kluczem do sukcesu Partii Prawa i Sprawiedliwości, ale także otworzyło drogę do Brexitu, ale także jest tajemnicą sukcesu wyborczego Donalda Trumpa. Pojawi się także w ideach mobilizacyjnych Marine Le Pen, która przed kilkoma dniami rozpoczęła swoją kampanię wyborczą. Pojawi się także w ideologii alternatywie Fiodorczyk i wielu innych ugrupowań w Europie. Współczesna lewica, jak mi się wydaje, może zaistnieć ponownie stałą mocą na scenie politycznej o tyle tylko, o ile zdoła znaleźć sposób na odebranie tej polityki równości, która została skrajczona przez współczesne formy partykularyzmu politycznego. Jeszcze dobijając już ostatniego pośrednika, powiem, że polityka równościowa w powiązaniu z polityką tożsamości daje w efekcie egalitaryzm wykluczający, który jest jedną z najbardziej niebezpiecznych politycznie chybów politycznych. Znamy ją z przeszłości. Wbrew temu, co napisał tłumacz Zygmunta, uważam, że Bauman zgodziłby się przedstawioną diagnozą i zaaprobowałby zarówno przytoczone fakty, jak i kategorie. Poza tym sądzę, że już odstępując od przedstawionej przeze mnie szczegółowej diagnozy, sytuacja polityczna obecna poświadcza wiele jego diagnoz, które formułował przez kilkadziesiąt lat w swoich książkach, zwłaszcza o globalizacji, czy w książce mniej docenianej, chodzi mi o szanse etyki w świecie konsumentów. Różne również bardzo liczne szczegółowe widzenia, które można znaleźć w jego pracy, wystąpienia są bardzo poruszające i wydają się aktualne. Ale spośród tych wszystkich idei, które moim zdaniem są poświadczane przez to, co się dzieje we współczesnym świecie, to chyba w największym stopniu potwierdzenie znajduje owa idea płynnej ponowoczesności, jak sformułował w książce 2000 roku. Okazuje się bowiem, że najbardziej ugruntowany i stabilny system ekonomiczno-polityczny może ulec zaburzeniu przez społeczności nieprzewidywalne i przygodne z opisem przygodności. Miał więc rację, moim zdaniem, podkreślając płynność rzeczywistości, instytucji, wartości, tradycji, stosunków społecznych, systemów wartości, systemów mierników wartości, warunków. Miał rację, podkreślając intensywną transformację wszystkiego, co żeśmy zwykli traktować jako obowiązek naszego społecznego trwania. Pod tym względem Bauman pozostał krytycznym uczniem Karola Marxa. Przypomnę taki powszechny cytowany fragment napisany przez Marxa w 1948 roku, poprzedniego dwa stulecia wstecz. Wszystkie stężałe, zaśniedziałe stosunki wraz z nieodłącznymi od nich, zostawiając za nami uświęconymi pojęciami, polegają rozkładowi. Wszystko, co stanowi zakrzepłe, znika, wszystko, co święte, ulega sprofanowaniu.
Pan. To oczywiście fragment z manifestu komunistycznego. Ale Zygmunt Bauman stosował kategorię płynności nie tylko danej z rzeczywistości, czy Pana uczestności, ale także samej tej lewicowości. Ja jestem redaktorem naczelnym pisma, studiuję filozofię po Wetyslawieńcach i Zygmunt przed kilkoma laty przesłał mi swój artykuł pod tytułem Komunizm postmodern, opublikowany. I z tego artykułu też bardzo można się dużo dowiedzieć o tym, jak postrzegał. Już nie chodzi mi o jego osobistą relację do poprzedniego systemu czy do doktryny, ale teoretyczny wykład powodów bankructwa tego, co moim zdaniem jest lepiej określone realnego socjalizmu niż komunizmu, bo komunizm jest tylko po prostu etykietką dla pewnej formacji, nic nie znaczące etykietką. Więc tak, w tym tekście, o którym wspomniałem, Bauman diagnozuje powody przegranej realnego socjalizmu jako radykalnego eksperymentu egalitarnego. Podkreślał, że w płynnej fazie nowoczesności wraz z przejściem od społeczeństwa wytwórców do społeczeństwa konsumentów kapitalizm przestawił się na potencjalną nieskończoność i wieczną rozciągliwość konsumpcji prawie niemożliwości, nastawiając się zarazem na obsługę ich nieskończonej ekspansji, na krzywienie pożądań, które pożądają pożądanie, a nie na uśmierzanie i zaspokojenie, tak jak to definiuje realizm realny socjalizm. Podkreśla również, że realny socjalizm był zupełnie nieprzystosowany do tego, do obsługi owego płynie nowoczesnego z tego celebrowanym społeczeństwa. Można powiedzieć, że upadek realnego socjalizmu dokonał się, ponieważ idea egalitarnego zaspokajania potrzeb, którą realny socjalizm chciał realizować za pomocą tego, co nazwał dyktaturą nad potrzebami, została zawłaszczona przez kapitalizm i powiązana z wolnością ich krajową i zaspokajaniem, a także powiązana z, jakby ze swobodą inicjatywy i sprawczości każdej jednostki. Jednak bez jakiejkolwiek dbałości o to, w jakiej mierze jednostki są w stanie budować własną sprawczość i z niej korzystać. Więc ta wolność jest rozumiana zupełnie inaczej niż wolność, jaką pojmował chyba najlepszy socjalista czy socjaliberał minionego stulecia, on się mówił wewnątrz. Ponownie Pan poświęcił sporo refleksji w tej małej książce o globalizacji, znaczeniu projektu socjaliberalnego Williama Beveridge'a, który był ojcem bezpieczeństwa państwa wykończego opieki. Tyle jednostki. Więc teraz kończę, stawiając pytanie, dla którego żeśmy się tutaj, jak sądzę, zgromadzili, jaką postać powinien przyjąć program lewicowości w warunkach pełnej nowoczesności, która nie jest tylko epoką skrajnych niewolności wyborczych, ale także cynicznego zawłaszczania i potwierdzania idei. Jak realizować wizję świata egalitarnego, sprawiedliwego i bezpiecznego w warunkach, gdy na te podstawowe potrzeby odpowiadają, nawet jeżeli zwodniczo, ideologie apelujące do najwyższych instynktów ludzkich. Zygmunt nie był autorem programów politycznych, był analitykiem procesów społecznych i intelektualnych po nowoczesności. Powtarzam to, co powiedział wcześniej Wilk. Ale wskazówek, jakich udziela, można szukać zarówno w jego pracach, w jego książkach, jak i w jego osobistym przykładzie. Jego książki są pełne wysokich spostrzeżeń i pożytecznych kategorii, które mogą służyć w opracowaniu programów każdego ugrupowania o orientacji liberalnej, tylko trzeba je po prostu sumie przemysłować. Pierwsza ze wskazówek, która mi przychodzi do głowy na podstawie, który ma z pamięci o jego dziele, to jego głębokie przekonanie o etycznym wymiarze polityki. Oznacza ono autentyczne zaangażowanie na rzecz idei, które politycy zgłaszają do propozycji do realizacji. Tego lewicy zabrał.
przekonanie dla tych, które być może pan słowo ja nie znam, ale kiedy Zygmunt Bauman już pod koniec swojej pracy etatowej na Uniwersytecie Linz pracował, to wielokrotnie ludzie sprzątający zaskoczeni, bo Zygmunt Bauman przychodzi do pracy po godzinie 5:30. A już przecież był po 60, czyli długo się nie wyobraźcie sobie takiego uczonego profesora, który przychodzi do tej pory do pracy. Ja do tego przejaw właśnie jego woli i woli pracy na rzecz pewnych idei, które chciał rozwikłać, chciał zrozumieć, chciał rozpakować i chciał się nim podzielić. Tego nie widzę. Druga ze wskazówek, którą chciałbym przypomnieć, również wypływająca z jego dzieł, to ta, że nowe, prawomocne i uniwersalne zasady współżycia, których formułowanie uznawał za wiodący metaprogram nowoczesności, muszą być formułowane przy pełnej świadomości trendów globalnych. Z tymi celokami się nie da tego rozwiązać. I trzecia wskazówka, którą chciałbym przywołać, która moim zdaniem mnie już nie z analizy jego dzieł, ale z osobistego przykładu, jaki Zygmunt dawał jako człowiek. Być może pamiętacie państwo, że mówił o sobie, że jest lewicowcem, że był lewicowcem, że jest lewicowcem i że umrze jako lewicowiec. Tak się stało. Do końca swojego życia był zaangażowany na rzecz ideałów, o których mówię, ideałów równości, sprawiedliwości. I temu poświęcał ową niezmodowaną aktywność naukową i publiczną. Prowadził przecież niemal do ostatnich dni życia. Nie byłaby ona możliwa bez tej autentycznej wiary w ideę, które głosił. Tak jak Bernie Sanders czy Jeremy Corbyn. I bez tej autentycznej wiary nie ma szans na to, aby w Polsce owe idee zostały w pełni odnowione. I aby stały się elementem prawomocnego czy słownika debaty politycznej, ponieważ na dalszym ciągu w Polsce się przewija tylko w ograniczonym stopniu. A więc ostatnie zdanie. Żegnając Zygmunta Baumana jako osobę, powinniśmy sięgać tego krzyżu, a także zachować w pamięci świadectwo, jakim dawał osobistym przykładem. Bardzo dziękuję państwu. Czytałem bardzo ciekawy artykuł na temat właśnie przyczyn sukcesu
Rafa w Stanach Zjednoczonych. Tam była taka postawiona diagnoza, że wynik był błędem, pewnym błędem lewicy, która zajęła się tymi mniejszościami LGBT na przykład, żeby podać jedną z nich. Natomiast odpuściła sobie niejako tą uburzającą większość, tak, która w efekcie zagłosowała właśnie na Trumpa. Tym głównym, nie to odpowiedziała, skupiła się powiedzmy ta lewica amerykańska, ta pomocna, najbardziej progresywna właśnie na tych oczywiście bardzo ważnych kwestiach, ale jeśli chodzi o społeczeństwo, tak, no to jednak stosunkowo mało licznych w wyborach demokratycznych, w związku z tym mało znaczących głosuje, tak? Kolejna część to też nawiązuje do tego, co było powiedziane, ta rosnąca świadomość znaczenia nierówności. Tutaj czytałem ostatnio właśnie takie sprawozdanie z forum, globalnego forum Davos, tak, w którym się zbierają elity światowe, finansowe, polityczne. No i tam można powiedzieć, że to były główne myśli przewodnie całych tych dyskusji, które tam były prowadzone właśnie. Istnienie tych nierówności i co z nimi należy zrobić. W związku z tym na pewno tutaj się dużo dzieje, no bo to już jest ten etap, kiedy jakieś decyzje te elity neoliberalne w końcu ciągle będą podejmować. Tak? Tutaj kolejnym takim elementem w tym samym działce jest zmiana sposobu analizy ekonomicznej, w tym przypadku Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który był tym promotorem właśnie tego promocji tego neoliberalnego sposób myślenia na całym świecie, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych. I ta zmiana myślenia, która jest bardzo widoczna w stosunku na przykład do Grecji, jest też symptomatyczna. Tak? Na razie ciężko powiedzieć w momencie, co się z tego urodzi, ale jednak to widać, tak? Że te elity coś tam, jakieś przemyślenia w tym kierunku mają, na pewno tego nie ignorują. Pytanie jest oczywiście, co z tego wyniknie. I ostatnia kwestia. To, co już było wspomniane pod koniec, czyli to jest znaczenie tej etyki, to myślę, że to jest kwestia oczywista dla nas wszystkich, ale to tak może troszeczkę to nawet sformułuję, że neoliberalizm spowodował to, że ludzie patrzą na politykę jako coś kompletnie nieetycznego, tak? I automatycznie proponowane jest rozwiązanie, skoro to jest nieetyczne, to oddajmy politykę ekspertom, tak? Czyli polityka to jest coś nieetycznego, trzeba z tym walczyć, trzeba coś zdecydować. Jesteśmy apolityczni do wszystkich możliwych, a apolityczni są jako definicji eksperci. Tak? No, ci eksperci tworzymy rządy ekspertów, eksperci wiedzą lepiej, tworzymy instytucje niezależne od demokracji, rządzone, prowadzone przez ekspertów. I to ma nam właśnie poprawić to funkcjonowanie państwa. No, oczywiście wiem doskonale, że to oznacza, że tymi ekspertami są nie wiadomo kto, nie są osoby, ludzie wybrani to są te elity, tak? Ale to jest właśnie też taka kwestia związana z tym podejmowaniem etyki w tym neoliberalnym dyskursie. To tyle. Dziękuję bardzo. Dobry, moje nazwisko jest Radosław Czarnecki. Ja bym chciał, jak rozważamy wpływ Baumana, Sara Baumana na opcję lewicową. Chciałbym przypomnieć jedną rzecz. Dokładnie 5 lat temu, 31 marca 2012 roku, w krakowskiej Kuźnicy profesor Bauman wygłosił znamienity, że tak się wyrażę, wykład pod tytułem Czy przyszłość ma lewicę? Ja parę razy napisałem takie kontrargumenty, nie polemizując z profesorem, czy lewica ma przyszłość. Ale odwołuję się do tego wykładu w kontekście tego, co pan profesor powiedział i Michał, bo profesor Bauman stwierdził tak, dlaczego lewica przegrała. Powiedział tak, w jednym zdaniu zawarte jest to w wypowiedzi kanclerza niemieckiego Schrödera, który powiedział tak, nieprawdą jest, jakoby istniała ekonomika kapitalistyczna i socjalistyczna. I że jego zdaniem istnieje tylko jedna ekonomika, albo dobra, albo zła. I to jest główna, według profesora Baumana w tym wykładzie, przyczyna porażki lewicy. Lewica, jako pewna formacja intelektualna, wiązała się do tej pory
bezwzględnie z postępem. Od prawie 200 lat. Tak to było kojarzone. Czy dzisiaj tak jest? To jest pytanie. Teraz chciałbym może jeszcze polemizować z moim poprzednikiem, który wiąże politykę z etyką i z biznesem. Ja może poszedłbym trochę dalej. Jeżeli przez 3 dekady cały czas mówi się, że człowiek jest tylko po to, żeby zarabiać, żeby prowadzić biznes, a z biznesem wiąże się tylko zysk, to polityka też musi być postrzegana jako zysk. Ja uważam, że zwycięstwo Trumpa, oprócz wszystkich tych elementów, o których się mówi, jest przede wszystkim efektem tak prowadzonej narracji publicznej. Po prostu on będzie politykę traktował jako biznes, jako biznes. Ja wam dam to, a wy mi dacie to. Etyki nie ma żadnej. Bo etyka to jest tylko teoretycznie w tych przedsięwzięciach. Naczelną zasadą jest zysk. Może to jest niepopularne, bo to brodaty filozof z Trewiru powiedział 200 lat temu, ale tak mi się wydaje. Dziękuję. Bardzo proszę Państwa. Proszę Państwa, przyszłam na dzisiejsze spotkanie głównie dla pana profesora Kieleckiego. Wydawało mi się, że widownia będzie bogatsza, będzie więcej młodzieży. Panie profesorze, jest pan osobą, która ma codzienny kontakt z młodzieżą akademicką. Czy ta młodzież potrafi zrozumieć otaczający aktualnie świat? To dla mnie bardzo istotne. Druga sprawa. Lewica, która występowała w środkach masowego przekazu, bo teraz rzadziej, a szczególnie gdy to byli ludzie młodzi, potrafili mówić o sprawach aktualnych po 90 roku, natomiast gdy trzeba było nawiązać do lat wcześniej, albo był strach, albo był brak wiedzy. Tak. Młodzi ludzie, jeżeli chcą być osobami, które są uczestniczyć w życiu, muszą również znać historię przed 90 rokiem. Bardzo podobno. I sprawa następna. Tak się złożyło, że po rozwiązaniu Układu Warszawskiego, po rozwiązaniu Związku Radzieckiego i w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych rządziła albo kadencja, albo socjaldemokracja, jeżeli demokratów amerykańskich nazwijmy socjaldemokratami. No i co, proszę Państwa, gdyby nam przyszło ocenić tą pieniądze, panie profesorze, jaką dałby pan ocenę? Bardzo dobrą? Proszę bardzo. Ale czy elita o takiej ocenie mogę doprowadzić do takich katastrof, które mamy obecnie i które miały miejsce w ostatnich latach? Jak się tydzień panie zachowa? Dlatego ja osobiście czekam na pojawienie się nowych formacji politycznych i dla mnie takim przykładem, że bać nie trzeba, jest Kielińkiewicz. Kiedy się pojawiła, to oczywiście SPD uważało, że trzeba ją zniszczyć, bo ona jest nie z tego świata. A jak przegra pani kanclerz Merkel czwartą kadencję, to będzie koalicja prawdopodobnie SPD, Zieloni, i właśnie gili. Dziękuję bardzo. Panie profesorze. Dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Proszę Państwa, problemów jest moc i w związku z tym panowie prezydenci przedstawili wiele kwestii do naszej dyskusji. Myślę, że to jest pożytkowane w następnym spotkaniu. Ale ja chciałbym się zająć jedną kwestią, która występowała zawsze wypowiedziach, w pracach pana profesora Baumana, tyle czoło wszystkiego
wielkością zakończonego, a jednocześnie trzeba pamiętać, że dorobek naukowy profesora Baumana miał różne etapy. Pamiętam, jak zadawałem jako asystent diagnozy jego wspaniałą pracę na Czystowce Teorii Rozwoju Społecznego. To było bardzo dawno temu, ale później profesor Bauman stał się między innymi autorem pracy mówiącej o tym, że komunizm jest niczym innym tylko utopią. I potwierdził to swoimi badaniami i pracami na temat realnego socjalizmu, co się chciało tutaj było przedstawione. Otóż mi się wydaje, że nie można sprowadzać socjalizmu realnego, tak to rozumiem, prawda, tą informacją, tylko do właśnie tego pojęcia utopii. Dlatego, że realny socjalizm, który funkcjonował ponad 70 lat w Związku Radzieckim, a w Polsce ponad 45 lat, okazał się wielkim etapem w zakresie przeorania stosunków społecznych w latach 90. w tych rejonach. To jest kwestia, o której dyskutujemy na temat znaczenia właśnie Polski i Zdrowia, jak obecnie jest zapomniana ta epoka przez młodzież ma całkowicie powieszane w głowach, jeśli chodzi o to. Ostatnio wnuczka mi dała takie przypracowanie, żeby porównał narodowy socjalizm, czyli hitleryzm i Polskę Ludową. Prawda? Co Polska Ludowa, co przeciwka rodzinie. To jest całkowicie niezgodne z obiektywną oceną sytuacji. Ale mówię o tym dlatego, proszę Państwa, że ten realny socjalizm jako pewna postać lewicy, radykalnej lewicy, radykalnego socjalizmu, istnieje także współcześnie w postaci potężnych Chin, a także wielkiego rozwoju ruchu komunistycznego na Zachodzie, na przykład w Szwecji, bogatej Szwecji, w Portugalii, we Francji mamy do czynienia z dużym przewartościowaniem ruchu komunistycznego. Cały szereg innych jest sukcesów. Więc trzeba o tym mówić, dlatego że ten realny socjalizm jest w dalszym ciągu faktem historycznym i ta potężna w tej chwili ekspansja gospodarcza Chin, która jest rezultatem rozwoju, dowodzi, że ta doktryna, ten sposób rozwiązywania problemów jest w dalszym ciągu możliwy w oparciu o te wartości aksjologiczne, które płyną na Chin. To jest niesłychanie ważne dla nas, dlatego żebyśmy nie tylko dyskutowali w przysłowiowej wierze kości słowiowej, ale żebyśmy mobilizowali siłę społeczną. Mówię o Wałbrzychu, mówię o Nowej Łodzi, mówię o innych wspaniałych gdzieś miejscach, gdzie była wielka klasa robotnicza. Większość z nich to są obecnie wędzarze. Młodzież wyjeżdża do Zachód. To jest oczywiście wielka siła obecnego globalnego kapitalizmu, ale jednocześnie ten globalny kapitalizm ma cały szereg słabości i lewica powinna odpowiedzieć na te kwestie. Myślę, że bez odwołania się do właśnie realnego socjalizmu, do Polski Ludowej, czyli do naszej ojczyzny, a także do współczesnego ruchu komunistycznego, nie ma możliwości postawienia prawidłowej diagnozy na temat właśnie w przyszłości i rozwoju współczesnej jakości. Bardzo dziękuję panie profesorze. Panie profesorze, proszę o podsumowanie. Bardzo dziękuję za te głosy, w większości tego uzupełnienia tego, co powiedziałam. I nie znajduję już momentu niezgody z dyskutantami. Zresztą od pana wskazał na to, że moja diagnoza o wygranej, czy o tym, że Stany Zjednoczone i Anglia są wygraną globalizacji. Ja tutaj całkowicie się z tym zgadzam, ponieważ mamy rację, wygranymi były tylko wąskie elity w tych krajach. I oczywiście zgadzam się co do Chin, to się wiąże z uwagą profesora Wiktora, tylko że trzeba też pamiętać, że Chiny są beneficjentem globalizacji w tej mierze, w jakiej mierze obsługują zapotrzebowanie konsumpcyjne Stanów Zjednoczonych i innych regionów świata. Więc są takim, nie wiem, regionem,
ważna jest Państwa uwaga o tym przychyle senioralnym na Lewicy. U nas ten przychyl senioralny, ja wiem, że to są przyjaciele Leszka Miera, no lepiej, żeby Leszek Miera już nie był twarzą Lewicy po doświadczeniu z starym górką, prawda? Ale to też jest jakby kuriozalny z przychyl senioralny w Polsce. Nasz, nie wiem, Michał Wysyska nie może być twarzą Lewicy, tylko musi to być Leszek. I z uwagą dotyczącą, no właśnie, pytanie o Sandersa, czy też uwaga o Sandersie jest bardzo uwaga zarazem o Trumpie, nie? Bo te się rzeczy rzeczywiście wiążą. Ja wymiałem Trumpa, rozumiem tylko częściowo, ale najpierw odpowiadając na to, bym powiedział, że to jest ucieleśniony albo też realizowany interpasywnie sen amerykański, który każdy śni ma w ręce. Tylko, że nie każdy może zrealizować, tylko sobie interpasywnie realizuje za pomocą nie wiem, głosowania na Trumpa. Ja się dziwię, ale on się cieszy znaczną popularnością w Stanach Zjednoczonych, poza oczywiście wybrzeżami wschodnim zachodem. No i Pańska uwaga oddało, moim zdaniem jest znakomita, bo jeżeli Christine Lagarde, szefowa IMF, czy inne postacie, ze szczytu finansowego globalny zaczyna mówić o ideach Piketty'ego czy Atkinsona, czy w ogóle kwestii nierówności. To już jest moim zdaniem świadectwo tego, że nawet do ich głowy przemija się ten wielki problem. Nazywam to lekcją antysemitarystowską, bo teraz stanie byłego jednorysa, wręcz przeciwnie. To był właśnie wyniosły myśliciel, który uważał, że społeczeństwo powinno być uhierarchizowane, ale zresztą uważał, że ta hierarchia powinna być dosyć płaska. A najsilniejszy rdzeń tej hierarchii, czyli klasa średnia, to być najmocniejsze, bo daje co? Stabilność. Teraz co do innych kwestii. Zbyszków mówi do profesora Wiktora, wiedział o ocenie realnego socjalizmu. Ona się w Polsce, zobaczcie, nie dokonuje. Jeżeli to powiedział, to tylko częściowo. Ciągle nie ma dobrych historii, czy II Rzeczpospolitej Ludowej. Przepraszam, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. A to dlatego, że to jest ogieńkie przedsięwzięcie. Jest bardzo wielu ludzi, którzy chcieliby to zadanie wykonać, ale zarazem no właśnie w Polsce nie dokonała się jakaś taka, nie wiem, oczyszczenie pamięci albo z tych emocji. To właśnie, że uwikłanie w ciągle jest narzędziem, zinstytucjonalizowanym narzędziem wykluczania z polityki współczesnej. Mimo, że polska polityka demograficzna jest radykalnie antydemokratyczna, polska polityka jest radykalnie antydemokratyczna, bo zakłada cały szereg wykluczeń. I uwikłanie w PRL jest podstawowym narzędziem wykluczania ludzi z polityki. Kto pozostaje? Pozostają oczywiście ugrupowania, które jakoś sygnalizowały swój opór wobec PRL-u. I to jest dla nich jedyna prawomocna legitymacja do udziału w budowaniu władzy. A jak tylko się pojawi, to na no, tam jeżeli się pojawia ktoś inny, który się nie wstydzi swojego uwikłania w PRL, to oczywiście jest obrzucany epitetami komucha i tak dalej, jest wykluczany z przestrzeni publicznej. To nazywam, to uważam za deficyt tej no, detoksykacji idei równości. Ona zaczęła się dopiero toczyć na płaszczyźnie intelektualnej, na płaszczyźnie publicznej. Ciągle dominują media, które realne socjalizm, okres realnego socjalizmu, który ma wielkie zasługi dla modernizacji kraju, pomija albo też ocenia w sposób skrajnie negatywny. I teraz uwaga o młodzieży, która nie zna historii, ucieka za granicę, emigruje. I to też ma też wymiar globalny. Ja z pewnym wahaniem o tym mówię, bo gdybym miał trochę mniej wiedzy, to bym pewnie mówił bardziej stanowczo, ale młodzież europejska nie tylko jeździ po kontynencie, ale także wyjeżdża za granicę. Czy wiecie Państwo, że głównym, jakby nie wiem, czy głównym adresem dla młodzieży portugalskiej jest Angola? Angola?
kiedyś kolonia portugalska, jest kolonizowana Polonią przez młodzież, która w Europie jest bezrobotna i jedzie tam, ponieważ tam korzysta z wielkich funduszy pomocowych udzielanych Angolii na modernizację i tamten oczywiście kierownicze stanowisko. Mój syn starszy spędził rok w Ugandzie, tam bardzo. Kiedyś wcześniej napisał pracę magisterską na temat modeli pomocowych dla Afryki, przeciwstawiając model chiński, wyjątkowo dla pieniężnej eksploatacyjny, europejski, miał model mniejszy, nie amerykański, bo nie robią dla eksploatacyjny, ale czyli to innymi metodami. Pracował nad programem Funduszu Amerykańskiego. Wiecie, oni udzielają pożyczek tam na rozwój lokalnego przemysłu, czy drobnego przemysłu, czy małych, średnich przedsiębiorstw, jak lubimy mówić. To są niewielkie kwoty i wspomagają lokalnych przedsiębiorców w Ugandzie. Wiecie, kiedy oni są procentowani, za jakie te pożyczki można wziąć? 85%. To nazywają pomocą. To są amerykańskie fundusze. To jest standard. Można tak mieszkać. Za takie pieniądze wydzielają ci narzędzia i pieniądze do tego, żeby się rozwinął swój. To jest moim zdaniem rzecz wobec związek. Ale to się niestety nie zmienia, bo nawet nikt nie ma kontroli. Więc ja bardzo dziękuję za to wam. Ja mam nadzieję, że będę mógł wrócić do tego, co naszkicowałem i poprawić, czy zapewnić o to, co usłyszałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wspólnie z panem profesorem w ten sposób oddać hołd Zygmuntowi Baumanowi i zaznaczyć, że jego dorobek jest powinien być inspiracją dla ruchów progresywnych i niezmiernie ciekawa była pana doktora Włoskiewskiego o pewnej sztafecie pokoleń, ponieważ wydaje się, że faktycznie wraz z tą taką przemianą intelektualną, czy z mocniejszą obecnością krytycznej myśli wobec doktryny neoliberalnej, która zdominowała ostatnie 3 dekady, nawiązał się pewien sojusz pomiędzy przedstawicielami właśnie starszych pokoleń intelektualnych, a młodymi aktywistami, tym młodym pokoleniem, które jakby najbardziej świadomie, ma najbardziej uświadomiony fakt, że nie należy do beneficjentów neoliberalnego kapitalizmu, bo taką osobą jest Bernie Sanders i w jakimś sensie Jeremy Corbyn był także. Mam nadzieję, że będzie Zygmunt Bauman, ale także w Polsce takim postaciami jest profesor Karol Mozolewski, czy także niestety do niedawna był już nieżyjący profesor Tadeusz Kowal, czyli te wszystkie osoby, które konsekwentnie przez 3 dekady neoliberalizmu poddawały krytyce ten system radykalnie wolnorynkowy, pozostawały na marginesie, a dzisiaj ich myśl staje się coraz bardziej mainstreamowa i wydaje mi się, że zadaniem tego pokolenia, które czerpie inspirację, jest to, żeby tą myśl teoretyczną, ten dorobek intelektualny tych znamienitych postaci w końcu prowadzić także do politycznego mainstreamu, nie tylko tego naukowego. Szanowni Państwo, kończymy pierwszą część naszego spotkania. Za chwilę zaproszę Państwa na panel dyskusyjny, do którego zaprosiliśmy przedstawicieli polskich partii lewicowych, ale ten panel także wiąże się z tym, o czym tutaj rozmawialiśmy, bo Zygmunt Bauman w swoich tekstach poświęconych globalizacji, ale także wszyscy komentatorzy, którzy poddają ocenie zwycięski pokój prawicowego populizmu w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej i także w krajach naszego regionu, wskazują na podziały społeczne wewnątrz państwa, przegranych i wygranych globalizacji, że to staje się głównym podziałem socjopolitycznym porządkującym i scenę partyjną i całą scenę polityczną poszczególnych krajów. I on ma także pewien wymiar geograficzny, że odtwarza się ten podział także na centra i peryferia. I wydaje się, że także w Polsce w ostatnich latach na przykład zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości są wynikiem, czy są pewną reakcją na wycofywanie się aktywnej polityki publicznej ze średnich i małych miast, które
które zostały dotknięte w trakcie transformacji ustrojowej procesem dezindustrializacji. Także za 10 minut chciałbym Państwa serdecznie zaprosić tutaj na tą salę na rozmowę z Markiem Dyduchem, Małgorzatą Tracz i Wojciechem Browarnym. Mam nadzieję, że to będzie taka kontynuacja już w takim wymiarze praktycznym, politycznym tych dyskusji, które toczyliśmy w tej chwili. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam w tej chwili na kawę, herbatę, tutaj do pomieszczenia obok i ciasteczka i do zobaczenia za 10 minut.